Tatiana! Ach, chodź, chodź. No, pałac w Radziejowicach to nie jest. Ale księżniczka jest. No wiadomo. I książę się zjawił. Cześć. Powiedz. No, powiem ci, ładnie to u ciebie. Tatiana, jaka jest historia tego domu? Tu było moje biuro, firma przechodziła różne etapy. Tu, gdzie teraz jesteśmy, była recepcja. Tutaj siedziały dziewczyny, które się zajmowały kampaniami społecznymi. Całe biuro było zajęte przez biuro. I dopiero w zeszłym roku podjęłam taką decyzję, że możemy tu zamieszkać. Kuchnia, podobno serce każdego domu. Zastanawiam się, czy sprawdza się drewniany blat. Słuchaj, ja jestem z tych, którzy uważają, że tego typu rzeczy są do używania, nie tylko do wyglądania, więc mam nadzieję, że sprawdzi się, a nawet jak się coś na nim stanie, to tylko będzie znaczyło, że to jest żywa kuchnia i żywy blat. Ten dom, jak się wchodzi, jest dość wąski. Jak sobie poradziłaś z tą przestrzenią, żeby właśnie nie mieć takiego efektu, no, że tu jest po prostu ciasno. Najważniejsza sprawa to było zrobić tutaj jak najwięcej światła, no i jak najmniej drzwi w środku, żeby było miejsce. Ja uwielbiam, jak jest słonecznie. Okna robią swoje, faktycznie jest wrażenie przestrzeni, ale to, co mi się bardzo podoba, to jest to, jak oddzieliłaś część salonu od kuchni, czyli to. I powiem ci, że to też było takie rozwiązanie, szukałam optymalizacji i ze względu na koszty, i ze względu na estetykę. I tu była szyba, tylko ta szyba była gładka w biurze, wiesz, i była na całość. I tu cudownie zostały zrobione szprosy. Teraz dopiero zwróciłem uwagę na to, że ty masz plakat z Ojca Chrzestnego. Jesteś fanką? Ależ oczywiście. A co, wyglądam na Przeminęło z wiatrem? Broń Boże, broń Boże. I nie na pożegnanie z Afryką. Tak. Mam dużą słabość. Mój starszy syn też lubi Ojca Chrzestnego bardzo. A właśnie. Czy mieszkasz tu sama, czy z synami? Bo masz dwóch synów, starszego i młodszego. O tym starszym niedawno było głośno, bo wrzuciłaś zdjęcie do internetu, no i fanki się pojawiły od razu. Słuchaj, no właśnie nie spodziewałam się, że to aż tak szybko pójdzie. Mieszkam tu z młodszym synem. Starszy jest już 28-latkiem, więc mieszka sam. A młodszy absolutnie nie jest zainteresowany mediami. Wręcz zostałam poinformowana i szanuję to, że on sobie nie życzy, żeby gdziekolwiek się pokazała nawet jego ręka. To już chyba ostatni taki dzień, że tak możemy sobie na tym tarasie posiedzieć. Mały, ale przyjemny. No, uwielbiam mieć miejsce na zewnątrz, wiesz, bardzo się starałam, tutaj nie było łatwo, bo bardzo zniszczony był ten poprzedni taras, ale nie wyobrażam sobie, żeby nie móc wyjść czasami tak posiedzieć, wiesz. Jak duży jest ten dom? No wiesz co, pytasz mnie trochę tak, jak mnie pytają, jaki mam samochód, a ja mówię czarny, nie? Nie wiem, myślę, że on ma około 200 metrów, naprawdę nie wiem, nie udaję. Jedyny problem to jest to, że to jest bardzo wysokie i wąskie, wiesz? I w zasadzie na każdym piętrze trzeba się trochę nabiegać, wiesz? Nie ma tak, że sobie wszystko masz na jednej powierzchni, tylko jest piętro, półpiętro, jeszcze jedno półpiętro. No i tu jest właśnie wspomniana łazienka. Tak. Wolno stojąca wanna to jest teraz bardzo modne. No i widzisz, ja już o niej marzę od 20 lat, więc jeszcze jak nie była modna i po raz pierwszy mogłam to marzenie zrealizować. Ale taka malutka. No, taka wiesz, ja się mieszczę. Ale za to kabina konkret. Kabina ogromna, tak, to prawda. I to, co jest teraz bardzo modne znów, czyli bez brodzika. Tak, to nie było łatwe, ale też miałam naprawdę, ekipy miałam tutaj fantastyczne. I pan hydraulik tu z ekipą, która robiła kafelki, zadbał o to, żeby naprawdę nie trzeba się było stresować, że ci ta woda, wiesz, wypływa, że coś się dzieje, jest odpowiedni spad, tak to się dokładnie nazywa. Dokładnie, spadek. I odpływ w podłodze. Tak. Jakie twarde. No, takie jest bardzo zdrowe, wiesz, ale nie jest takie twarde, no się takie wydaje. Śpi się na tym idealnie i można spać na brzuchu. Widzę, że masz dużo szaf w sypialni, więc od razu spytam o to, czy jesteś faszonistką, czy wydajesz dużo na ciuchy. Właśnie kompletnie nie, wiesz, naprawdę. Znaczy, ja lubię ciuchy, ale jestem, powiedziałabym, bardzo, nie wiem, taka mało wymagająca. Mam, wiesz, kilka par jeansów, które uwielbiam. Bardzo lubię takie bawełniane ciuchy.
Czasami, jak muszę się gdzieś ubrać, to oczywiście mam kilka takich super kreacji, ale zdecydowanie, wiesz, jestem w takich klimatach, jakbym już miała kiedyś ekstremalnie duże pieniądze, to wydawałabym je na samochody, a nie na ciuchy, wiesz? O, proszę. Wiesz, co jest fajne tutaj? To jest bardzo przytulnie przez wykładzinę. No, super jest ta wykładzina. Wiesz, ja lubię, jak wstaję w nocy albo jak w ogóle kładę się spać, to jak można sobie tak, wiesz, biegać na bosaka i też uważam, że wykładzina powinna być super miękka, wygodna. Super, to ja ci dziękuję za to, że przyjęłaś nas u siebie w domu. No, słuchaj, zaprosiłam cię nawet do sypialni. No, bo zapiszę to sobie w CV. W środku dnia. Każda pora jest dobra. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.